Siedzimy obie przy stole, a stół w naszej tradycji łączył. Ta opowieść miała się tak zaczynać. Przestrzeń wizualna człowieka w domu. Jakie ma sygnały? Proszę popatrzeć. To jest król Zygmunt August, który wraca na zamek. To jest portret męża. No, tu są moi wszyscy kochani. Udało mi się stworzyć dwa muzea, czyli Tykocin i w Pomie Białostoczek. Zaczęłam, kiedy już to było możliwe, zajmować się kresami. Jeszcze oglądałam owoce tego. Jednak po kilku godzinach rozmów pani Ewa Cywińska, która przez całe swoje życie zajmowała się działalnością społeczną oraz kulturą, powiedziała coś, co zmieniło wszystko. Niestety zgubiłam wydruk, ale myślę, że może uda mi się znaleźć. Pójdę kiedyś do archiwum. W 1954 byłam w 5 klasie wtedy. Ukazał się mój reportaż o tym, jak sobie wyobrażam Dom Kultury w Białymstoku Młodzieży w przyszłości. Ta wizja rozbudziła moją wyobraźnię. I co tam było? By choć trochę zbliżyć się do marzeń, musiałyśmy porzucić stół i wyruszyć na wyprawę. A ja już chciałam wyjść, bo myślę, że dla pani niespodziankę. Cudownie. Nie ma, proszę, żadnych przypadków. Pamięta pani, jak to widziałam. Jeżeli coś się dzieje, powiedziałam, wyjątkowego, to jest to sygnał, że kolejne może być bardziej wyjątkowe. Ja mąż mi dzisiaj powiedział, że współczuję mnie i sobie, bo ja w każdym tygodniu mam inny temat poważny, zadany, który mnie wciąga. A tutaj to rzeczywiście ostatnio to miałam każdy dzień. Każdy dzień coś. A, wysiadamy. Wysiadamy. Jesteśmy w zwierzyńcu. W miejscu, które zupełnie zmieniło swój charakter, widok, dźwięk. Słyszymy dźwięki przemysłowe, cywilizacyjne. Na szczęście żaba się odzywa. Jest to miejsce rzadkie i szczególne. O, dzień dobry. Dzień dobry, pani Ewa. Natalia Dziedzik. Do nas idzie pani z kompletem niezbędnych kluczy. No, myślę, że jak na Białystok, to jestem zjawiskiem kuriozalnym. Bo duże miasto, a ja jedna. Nigdy nie spotkałam w tym zakresie bratniej duszy. Znaczy panów tak, ale pani nigdy. Pan nas zaprowadzi do najważniejszego miejsca w tej wieży. Dzieciaki, zatrzymamy się na chwilę na poziomie seminarium, weźmiemy sobie krzesełka, potem już pojedziemy na miejsce docelowe. Piętro 6. Drzwi się otwierają. Proszę. No cóż, może się ziarnkiem piasku, atomem jeszcze nie, ziarnkiem piasku. Przed nami był teleskop zwierciadlany ASA 600, duma Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. To jest przykład harmonii techniki z plastyką. Też, prawda? Tak, tak. Pięknie. Jest rok 1952. Jeszcze nie mam 10 lat. Jestem w szpitalu w Warszawie, choruję na serce, nie wolno mi wstawać z łóżka. I mój szwagier przesyła mi książkę swojego dzieciństwa, wydaną w 1938 roku, Leonarda Życkiego, Zdobywcy Przestworzy. Fakt, zawsze lubiłam wieczór, spacery i patrzenie w niebo. I wyobrażałam sobie różne rzeczy, ale było to pogranicze baśni. Nie miało nic wspólnego z jakąkolwiek naukowością nieba. Kiedy czytałam tę książkę, a bohaterami jej jest również dwójka małych nastolatków,
I przeżyłam ich podróż na Księżyc. Wyobraziłam sobie, że ja biorę udział w tej wyprawie. Była to dla mnie rzecz kompletnie nowa. Kiedy wcześniej patrzyłam w niebo, a w szpitalu nie było możliwości oglądania nieba wieczorem, to patrzyłam jako w pustą, odległą przestrzeń, ale zawsze wydawało mi się, że ona ma jakiś koniec. Że to jest niemożliwe, żeby w kosmosie były tylko gwiazdy. Ta cała historia przestawiła moją wyobraźnię, ale i moje marzenia na zupełnie inne tory. Rodzina była zdumiona, kiedy w kilka miesięcy później na spotkaniu rodzinnym powiedziałam, że ja marzę o tym, żeby polecieć na Księżyc. Część potraktowała to jako dzieci mają zdolności do przeżywania bajek. A mój kuzyn bardzo poważnie podszedł do tego i po kilkunastu dniach dostałam paczkę z ogromną ilością książek popularno-naukowych dotyczących astronomii. No, było to dla mnie niesamowite przeżycie. Dopiero zaczynałam się uczyć w szkole fizyki. Zresztą był to zawsze mój ulubiony przedmiot. I w pokoju, który był również moim pokojem, między ścianą z oknem, a dużą, dawną szafą, była spora przestrzeń. I ja w tym kąciku, do którego nikt nie zaglądał, a który jeszcze zastawiałam krzesłem, zrobiłam sobie kącik astronomiczny. Odrysowywałam tabele z książek, rysowałam sceny z kosmosu i miałam pięknie wyrysowany, oczywiście kredkami malowany, duży zestaw planet obiegających Słońce, ale ułożonych w porządku takim, żeby się zmieściło na jednej podłużnej karcie. Bliżej. Już mamy bliżej. A, z tej strony. No. No akurat niedługo nad nami psia gwiazda, czyli Kanikuła. I stąd Kanikuła. To Syriusz. Mijały lata. I przed maturą oświadczyłam, że wybieram się na astronomię. Ponieważ zdałam sobie sprawę, że lot w kosmos jest rzeczą niemożliwą. No bo ani kobieta, ani Polka, ani w bliżej określonej historycznej przyszłości, to w naszym przypadku jest nie do wykonania. A więc wyobrażałam sobie, że usatysfakcjonuje mnie w życiu obserwacja nieba, bo wydawało mi się, że to jest główne zajęcie astronoma. Nie zdawałam sobie sprawy z ogromnego ciężaru matematyki, aczkolwiek nie byłam zła matematyczką, bo poza radosną twórczością, która sugerowała, że dla mnie najważniejszą rzeczą jest język polski, którym się wyrażam, okazuje się, że nie. No niestety rodzina wybiła mi to z głowy. Dobrze, że słowem, a nie pałką. I posłuchałam rodziny, skończyłam polonistykę i tutaj kolejny próg. I znów moje marzenie. Pomyślałam sobie, no to wobec tego tę polonistykę zakończę pracą magisterską poświęconą lotom kosmicznym. Czyli, bo ja sobie sporządziłam tytuł i szukałam promotora z tym tytułem. No szukałam ponad rok, w związku z tym z poślizgiem zdawałam egzamin. Rzeczywistość, fantastyka, hipoteza naukowa w literaturze science fiction o tematyce astronautycznej. Bardzo długi tytuł, ale i praca też miała być obszerna. I teraz tak. Przez całe swoje dorosłe życie czytałam, tworzyłam bibliotekę literatury science fiction, ale już trochę przekierowałam się do dystopii i powiedziałabym literatury, która była w konwencji fantastyki społecznej. Niemniej to, co zgromadziłam, chcę komuś w całości przekazać. Jeszcze zastanawiam się komu, bo to jest spora biblioteka.
ale cały czas żyłam tak na pograniczu trochę techniki. To znaczy interesowały mnie wyjątkowe osiągnięcia techniczne, które były projektowane bardzo często przez autorów powieści o tematyce kosmicznej. No i los pomógł mi w tym, bo w życiu prywatnym mogę prowadzić rozmowy na te tematy z kimś, kto mi towarzyszy w życiu. Chociaż przyznam się, że mój mąż nie zawsze jest w stanie udźwignąć kierunku mojego fantazjowania. Oczywiście z tego wszystkiego wynika jedno, że należy pozwolić dziecku marzyć. Pamiętam zaćmienie słońca w 1954 roku. Było w Polsce. Porządne, prawie całkowite. I tu wracamy do pierwszego opublikowanego tekstu pani Ewy. Był rok 1954 i jej polonistka wysłała do Gazety Białostockiej wypracowanie o wymarzonym Domu Kultury. Ja napisałam ten reportaż i co tam było? No, wchodzę. A tuż obok jest pracownia astronomiczna. I otwieram drzwi i widzę, że Zosia patrzy przez teleskop na Marsa. I poszłam dalej. I wychodząc, pomyślałam, jak to też będzie w roku 70. I tu pamiętam cytat. Gdy pierwsza rakieta kosmiczna uleci ku gwiazdom. Bo geniusz umysłu ludzkiego nie zna granic. I to była taka, powiedziałabym, skaza na mojej psychice propagandy sowieckiej. Bo w domu się nie używało tego języka. No i tak, ale ta moja publicystyka dalej się ciągnęła. Sporo byłam drukowana w prasie polonijnej. I zdarzało mi się i w Kontrastach, i w Gazecie Białostockiej drukować sporo tekstów. Te kontrastowe dotyczyły kultury regionu i recenzji książek o sztuce, które uważałam jako ważne do polecenia dla białostoczan. Co ciekawe, przestałam w ogóle pisać, kiedy okazało się, że moja córka Marta zaczęła dostawać nagrody literackie jako studentka i później. Więc powiedziałam, Martuń, jesteś lepsza ode mnie, nie będę pisała. I nie, trudno. Bardzo ciężko mnie zmusić do pisania. Natomiast zawsze lubiłam podróżować. I z tego narodził się taki mój kierunek, który nazywałam regionalizmem, ale zawsze tłumaczyłam, że nie jestem etnografem. Więc mnie interesuje regionalizm jako postawa, a nie jako wytwórczość. Na kanwie tego dostałam propozycję stworzenia muzeum w Tykocinie, w zabytkowym obiekcie posynagogalnym, gdzie przez 8 lat studiowałam zagadnienia związane z judaizmem i cywilizacją żydowską. To jest jedna z niewielu rzeczy trwałych, które pozostawiam. I wreszcie, kiedy udało mi się po raz pierwszy pojechać na Kresy, to były lata 80. z potrzeby serca i pomoc Polakom na wschodzie. Jestem dumna, chociaż ślad materialny tego jest słaby na Białorusi. Wszystko zostało zniszczone, nie ma śladu polskiej macierzy szkolnej, nie ma śladu siedziby polskiej macierzy szkolnej. Boże, ile lat zabiegaliśmy o środki, o lokalizację tego. Znalazłam grono, z którym mogłam założyć i powołać Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. To był pierwszy oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska nie na bazie Domu Polonii, tylko samodzielny. No i żeby zamknąć temat, w tym czasie stwierdziliśmy, że przydałoby się miejsce i środowisko, w którym moglibyśmy temat Kresów dla naszej młodzieży, ale i zapraszając tamtą, ale tamtą pod takim hasłem, żeby to było neutralne, że tworzymy koła krajoznawcze w szkołach.
I to krajoznawstwo miejscowe, na przykład okolic, no powiedziałabym, Grodna, Mińska, Połocka. I potrzebna była przestrzeń, którą nazywałam potem przestrzenią dydaktyczną, bo to nie było muzeum. Nas było za mało. Byliśmy właściwie wtedy we czwórkę, bardzo krótko, potem we trójkę, do dzisiaj we trójkę z Emilem. I stworzyliśmy przestrzeń w pomieszczeniu Białostoczek, która była wyposażona w przedmioty, które miały proweniencję kresową albo dotyczyły kresów. I przez kilka lat robiliśmy spotkania z młodzieżą. Nawet były dwa z przedszkolakami, z rodzicami, gdzie tatusiowie siedzieli i mieli bardziej wytrzeszczone oczy niż dzieci. No i potem, no cóż, jak się zmieniła władza i była taka jak w tej chwili, wyszły odpowiednie rozporządzenia ministra oświaty ograniczające takie wycieczki. No a my nie byliśmy w stanie utrzymać tego. No więc zamknęliśmy, ale robimy wystawy. Czyli jest to muzeum wędrowne. Ile marzeń udało się spełnić? No tak. Tak, dlatego, że to są podróże, gdzie wehikułem jest wyobraźnia. Powiedziałabym tak, może to zabrzmi śmiesznie. Kiedyś jak byłam w Moskwie, tam jest muzeum tak zwanej Aróżennej Pałaty. I był zbiór karet, karocy, powozów. Kapiących złotem niektóre. I korzystając z okazji, żeśmy z mężem wymknęli do środka taki karocy z obsypany. Duża przestrzeń, tego zamieszanie tam oczywiście pilnowali i wyszliśmy z drugiej strony. I bym powiedziała, że miejsce, w którym w tej chwili się znalazłam i patrzę tutaj na Saturna z pierścieniami, piękne zdjęcie, na księżyc, na tle drzewa. U nas się taki księżyc nie zdarza, ale w niektórych krajach jest tak widoczny. To też jest takie niezwykłe wejście do świata, który się wydaje wielki, wspaniały, niedostępny. A to jest właśnie wehikuł do takiej podróży. No mam nadzieję, że dotrzemy gdzieś tym wehikułem zaraz. Muszę dodać do tego, że bardzo często było mi niełatwo. Choćby z takiego powodu, że w dzieciństwie byłam bardzo chorowita. Stąd książki i ten świat ucieczki trochę. I w życiu dorosłym też. Ale jakoś tak funkcjonowałam, że to nie stanowiło przeszkody wobec wszystkiego. Wybierałam sobie zawsze jakąś ścieżkę, czy zakamarek, czy pęknięcie, przez które można było wyjrzeć, zrobić coś. I wydaje mi się, że to jest sposób na życie, że my nie możemy traktować monolitycznie problemów. To nie jest tak, że coś zamiast. Nie może być zamiast. Jeżeli się o czymś marzy, czy czegoś się pragnie, to jakoś się do tego dąży. Ale też za troski i problemy mam cudowną rekompensatę, która została zawarta w posłowiu do jedynej książki, która wyszła drukiem. No, kiedy już dobiegałam, jak to się mówi, ósmego krzyżyka. I tam podpowiedziałam coś takiego. Dlaczego jestem szczęśliwa? Bo jakoś tak wszystkiego po dwa udało mi się stworzyć dwa muzea. Brałam istotny udział w powstaniu dwóch pomników. Pomnika Orła Białego w Tykocinie, który osiadł na Sokole w stanie wojennym. I pomnika Smoleńskiego u stóp kościoła Świętego Rocha. Jeżeli cokolwiek robiłam z ludźmi, a niczego nie robiłam sama,
Jedyna rzecz, którą robiłam sama, to była właśnie radosna twórczość, o której mówiłam. Zawsze wśród ludzi. To wbrew mojemu opisowi rzeczywistości, to ludzie, a nie rzeczy są dla mnie najważniejsi. No i chyba najważniejsze. Dwoje wspaniałych dzieci. Dzieci, które są twórcze, które też żyją dla innych. To jest moja córka Marta i mój syn Emil. Najbardziej moja ulubiona gwiazda to jest właśnie Proxima, ale ona jest niewidoczna. To jest koło Syriusza, bo to jest gwiazda najbliższa Ziemi po Słońcu. I to jest bodajże, jeżeli nie mylę się, gwiazda podwójna. I uważało się wtedy, że ona może mieć satelity, na którym są warunki podobne do zamieszkania. Ale gwiazdozbiór Oriona, dlatego, że tam jest taki charakterystyczny ten miecz złożony z trzech gwiazd, on jest bardzo rozpoznawalny. A poza tym pamiętam moment, kiedy mi pokazano ten gwiazdozbiór. Wielkanoc wtedy była wczesna, w końcu marca, połowa lat 50. A pamiętam dlatego, że poszliśmy z mężem mojej siostry święcić jajka. I on zaproponował, że przespacerujemy się do kościoła Rocha, zobaczyć groby. I wracaliśmy i już było niebo rozgwiażdżone i on mi pokazał Oriona. I tam są dwie, jedne z najjaśniejszych gwiazd na niebie, Betelgeuza i Rigel. I zapamiętałam stąd i gwiazdozbiór i te nazwy, takie dziwne, prawda? Natomiast właśnie Kasiopea, to jako gwiazdozbiór, to jest W. Jak się patrzy na prawo od Wielkiego Wozu i Gwiazdy Polarnej, to jest widoczne właśnie, ale to tak mocno na prawo powiedziałabym, na pół nieba, na ćwierć nieba. Dziękuję Pani, to dla mnie duża rzecz, być tu. Był to reportaż Joanny Sikory, Gwiazdozbiór. Po Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu w Białymstoku bohaterkę reportażu Ewę Cywińską i autorkę audycji oprowadzała rzecznik uczelni Katarzyna Dziedzik.